widzimy, jakie tempo będzie. Ale jazdy czy naszego mówienia? Jednego i drugiego w zasadzie. Dobrze. I leci. Można udostępniać. Dobra. No dobrze. To ja, Tomek, czekam, aż rozpoczniesz honory czynić prowadzącego. I jestem do dyspozycji. I hopsa. Dobra, słuchajcie, no to trzeba by już odpalić w takim razie. Oficjalnie więc startujemy. Dzień dobry wszystkim gościom, których mamy zarówno bezpośrednio na Zoomie, jak i tym, których mamy gdzieś tam w odmętach udostępnień w internecie. Dzisiaj gościem jest Robert, który już tutaj w czwartku live'owym się pojawił parę tygodni temu. Rozmawialiśmy wtedy o tym, co zrobić, aby follow-up był sensowny. Natomiast potem podczas rozmów z Robertem doszliśmy do wniosku, że w zasadzie, żeby follow-up mógł dojść do skutku, to trzeba by z tym człowiekiem, z którym chcemy zrobić follow-up, wcześniej się spotkać i go zainteresować tym, żeby ten follow-up można było zrobić. No i właśnie po to dzisiaj się spotykamy, żeby zastanowić się, czy jedyna opcja spotykania nowych ludzi, w zasadzie niezależnie od tego, czy online, czy offline, czy w pandemii, czy poza pandemią, czy jedyna opcja to jest taka, że my musimy od samego początku wykonywać spotkania handlowe, czy może można do tego podejść trochę inaczej. Jak się zapewne wszyscy domyślacie, Robert ma na to pomysł. Więc Robercie, opowiedz, jaki to jest pomysł. Okej, Tomek, bardzo dziękuję za kolejne przedstawienie, które jest takim trochę uzupełnieniem tego, co było poprzednio. Tak, ja mam pomysł, ale myślę, że ten pomysł to nie jest tylko pomysł, a raczej doświadczenia i powiedzmy doświadczenia poparte różnymi, wieloma spotkaniami, które miałem okazję odbywać z klientami, potencjalnymi klientami, osobami, z którymi pracuję, ale również to są doświadczenia klientów, z którymi ja pracuję, tak? W sensie, czyli jakby to można powiedzieć, jest to zmultiplikowane o ilość osób, które w podobny sposób pracują. Tak, ja dzisiaj będę chciał powiedzieć o tym, trochę się cofamy w czasie, tak jak pisaliśmy na zapowiedziach, będę chciał trochę opowiedzieć o tym, co należałoby zrobić wcześniej, zanim dojdziemy do tego momentu, w którym faktycznie zaczynamy sprzedawać. Jestem zwolennikiem takiego myślenia i takiego sposobu patrzenia na sprzedaż, w której się nie sprzedaje. To może brzmi kontrowersyjnie albo tak nie do końca jasno, ale pewnie w kolejnych naszych spotkaniach to się będzie powoli wyjaśniać. Natomiast dzisiaj kluczowa rzecz jest taka, że chciałbym powiedzieć, jak umówić się na takie pierwsze spotkanie, z którego będziemy mieli szansę na to, żeby zrobić dobry follow-up. A ten follow-up powinien być już biznesowy. No więc ja też znowu powiem na temat swoich doświadczeń. Zacząłem myśleć na ten temat w zasadzie, jak rozpoczęła się pandemia, kiedy te, nazwijmy to, normalne spotkania, które odbywaliśmy zwyczajowo z klientami, tak, czyli umawialiśmy się z nimi na przysłowiową kawę w kawiarni, umawialiśmy się po to, żeby po prostu porozmawiać, te spotkania zostały nam niejako odebrane, w cudzysłowie oczywiście. No więc ja wtedy bardzo szybko pomyślałem, że warto byłoby te doświadczenia z offline'u postarać przenieść do online'u. I tak mi się ukuł taka nazwa, z której do dziś korzystam i którą też, że tak powiem, noszę do moich klientów, czyli nazywam to wirtualną kawą. Dlaczego to jest wirtualna kawa? Dlatego, że różnica jest tylko taka, że nie spotykamy się w kawiarni i no jest taka, że nie płacimy za kawę klienta. To jest druga różnica. No i każdy może mieć swoją kawę albo herbatę. Natomiast celem jest dokładnie to, co w przypadku tych spotkań takich, które odbywały się w offline. Czyli one, przynajmniej w moim przypadku, zazwyczaj były takie, ja to nazywam, bezkontekstowe. One były po to, żeby poznać człowieka. I mówię to zupełnie z całą taką otoczką, kładąc nacisk na człowieka, tak, poznać człowieka i dać się poznać jako człowieka. To jest taka jakby dla mnie podstawowa rzecz. Natomiast jeszcze zanim ta kawa się odbywała, czy odbywa, to jest podstawowa rzecz, to jest kwestia tak zwanej proaktywności.
Ja bardzo lubię to stwierdzenie i nazwijmy to ten element proaktywności w sprzedaży, bo on powoduje, że to my stajemy się, bym powiedział, takim szefem tego, co się dalej będzie działo. Znaczy to my wychodzimy do naszego potencjalnego nawet klienta z jakimś określonym oczywiście pewnie celem później. Natomiast kluczowe jest to, żeby sobie zapamiętać jedną ważną rzecz, to taka pierwsza wskazówka. Kiedy umawiamy się na takie spotkanie, które faktycznie ma być bezkontekstowe, to kluczowe jest to, żebyśmy mieli cel tylko i wyłącznie jeden. My musimy wzbudzić zainteresowanie. To jest nic innego. My po prostu mamy sprawić, że ta osoba się nami zainteresuje. Nie naszym produktem, nie naszym, nie wiem, usługą i tak dalej. Oczywiście to gdzieś w tle może być, bo jeżeli na przykład korzystamy z LinkedIna, to każdy widzi, czym się ludzie zajmują, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby wzbudzić zainteresowanie i na razie tyle. W momencie, kiedy my to zainteresowanie wzbudzimy, i teraz podam taki przykład, jak to wygląda dzisiaj, jak to wyglądało kiedyś. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy na dużej konferencji. Wiemy, że na tej konferencji są osoby, które w cudzysłowie pasują do naszego obrazka i chcemy się z nimi spotkać w kuluarach, porozmawiać o czymś. Więc najczęściej podchodziliśmy do jakiegoś stolika, przy którym stało, nie wiem, 5-6 osób rozmawiają. My po prostu podchodzimy, przysłuchujemy się, w pewnym momencie dajemy wizytówkę, być może wymieniamy słowo i wtedy dopiero umawiamy się na jakąś taką inną, bardziej bym powiedział, prywatną rozmowę, a nie robimy show w cudzysłowie przy tym stoliku, gdzie stoi ileś tam osób. I teraz, kiedy przeniesiemy to na świat ten online'owy, to dla mnie taką wielką konferencją stał się LinkedIn. I bardzo Wam wszystkim polecam, żeby traktować LinkedIn właśnie w ten sposób, jako taką ogromną konferencję, na której osoby, które mają swoje profile, one de facto są otwarte do tego, żeby w cudzysłowie do nich podejść i zaczepić. Ale na razie tylko tyle. Zaczepienie to jest próba zaproszenia do kontaktu. To jest to takie wymiana, położenie wizytówki na stole. Jak ktoś zaakceptuje, no to mamy tą wizytówkę przyjętą i wtedy możemy robić więcej. W związku z tym ja bardzo często to, co też Wam proponuję, piszę do takich osób, które zaakceptują moją wiadomość i dopiero wtedy piszę taką bardzo krótką informację, że bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, widzę, że poruszamy się w takich tematach, fajnie byłoby poznać się i dowiedzieć czegoś więcej o sobie, dlatego proponuję taką krótką rozmowę przy kawie, korzystając z sytuacji pandemicznej, niech to będzie wirtualna kawa i tak dalej. I to powiem szczerze, że działa o tyle skutecznie, że prawie nie mam odmów, to znaczy bardzo dużo ludzi na takie spotkania się umawia, a te, które się nie chcą umówić, to zazwyczaj to są osoby, które chcą konkretu wtedy. No i wtedy, jeżeli tego konkretu potrzebują, to w zależności od tego, na ile ja uważam, że to jest sensowne, żeby jakiś konkret przekazywać, czyli na przykład, czy bardzo mi zależy na tej osobie, czy żeby się z nią spotkać, czy na przykład mogę sobie to troszkę odpuścić, to wtedy tej informacji udzielam. Jeżeli bardzo mi zależy, żeby po prostu się poznać, to raczej namawiam na to spotkanie takie, bym powiedział, bez kontaktu. Tekstowe. No i teraz wyobraźmy sobie już tą sytuację, że... No poczekaj chwilkę jeszcze, poczekaj, bo to jest z tym LinkedInem, to jest ciekawe, bo ja na przykład często dostaję takie wiadomości na LinkedInie, wiesz, dołącz do grona, a potem jak klikniesz OK, to masz potem, wiesz, cały elaborat. Kup pan cegłę, upraszczając oczywiście. To rozumiem, że tego typu podejście nie do końca uznajesz za celowe. Ja bym powiedział więcej. Ja uznaję takie podejście za przeciwskuteczne. I celowo używam tego słowa przeciwskuteczne, czyli de facto takie, które nas czasami bezpowrotnie oddala od celu, bo jeśli ktoś chce, jeżeli ktoś zaakceptował moje zaproszenie, to zakładam, to jest akurat jedno z założeń, które czynię, ale ono akurat raczej krzywdy nie robi, zakładam, że to nie jest osoba, która od razu chce, żebym mu sprzedał swoje produkty. Tylko prawdopodobnie, nie wiem, zobaczyła mój profil, być może coś, co na tym profilu ja piszę, było dla tej osoby interesujące i po prostu ja powinienem podziękować za to, że ta osoba przyjęła moje zaproszenie. To jest tyle. Natomiast jeżeli chcę z tą osobą porozmawiać, to powinienem sobie znaleźć jakiś powód pewnie do tej rozmowy, ale tak naprawdę, czyli tak zwany w sprzedaży nazywa to się reason to call, czyli na przykład chociażby zbieżność biznesu. No bo na przykład jeżeli ja sprzedaję usługi konsultingowe dla B2B, no to nie będę celowo umawiał się, nie wiem, z fryzjerami, no bo oni sprzedają usługę B2C. Jeżeli wpadnę na pomysł, jak realizować biznes B2B u fryzjerów, to pewnie będę robił, próbował, że tak powiem, zaczepiać swoje takie osoby również na LinkedIn i proponować im takie spotkania. Ale jeżeli ta osoba pasuje jakokolwiek do mojego obrazka, to ja nie chcę jeszcze jej sprzedawać i wręcz robię to
absolutnie celowo, żeby to spotkanie było tylko i wyłącznie po to, żebyśmy my się mogli poznać. Daję pełną wolność. Jak ta osoba dopytuje, to warto jest też powiedzieć, że, znowu doświadczenia, warto jest po prostu powiedzieć, że my po prostu chcemy się poznać. Ja powiem o swojej historii, ty, Tomku, opowiesz o swojej historii i tak naprawdę zdecydujemy w ramach tej kawy, czy my w ogóle mamy coś wspólnego. Może się okazać, że nie. W zasadzie w ten sposób się poznaliśmy, prawda? Dokładnie tak. No, co prawda ja nie pamiętam, czy myśmy wtedy mieli okazję wypić kawę, czy nie, ale pewnie tak, bo to było dość dawno temu właśnie na jakiejś konferencji i każdy trochę o sobie poopowiadał i stąd, no i jesteśmy tutaj po jakimś czasie. Nie? Dokładnie, bo wczoraj wpadł mi w oko taki fajny cytat z jednej z książek, którą tam też ostatnio czytam, że jeśli myślimy o tym, żeby coś komuś sprzedać, to tak naprawdę powinniśmy myśleć o tym, w jaki sposób my jesteśmy w stanie, w cudzysłowie, połączyć go z innymi potencjalnymi obszarami jego biznesu. Mhm. Jednym słowem, jeżeli my nawet coś chcemy sprzedać, to nie przez pryzmat siebie czy swojego produktu, tylko spojrzeć na to przez pryzmat tego, co ten klient dzięki temu produktowi, dzięki tej usłudze czy dzięki nam będzie mógł uzyskać. I na tym polega to zjednywanie sobie ludzi. Więc jeżeli jesteśmy już w obszarze tej wirtualnej kawy, to powiedzieliśmy sobie, że żeby ją umówić, to musimy wzbudzić zainteresowanie i ja proponuję, żeby to zainteresowanie budzić niesprzedażowo. Czyli po prostu umawiamy się na tą kawę, poznać się, pogadać, skorzystać z tych 20-30 minut, które zainwestujemy, ale de facto wtedy będziemy wiedzieli o sobie na tyle dużo, że będziemy mogli zdecydować, co dalej. Mhm. Kiedy już się umówimy na tą wirtualną kawę, to tutaj niestety niektórzy już mają taką tendencję wyciągania tego orężu sprzedażowego, no bo w sumie o czym gadać. Prezentacyjny. Tak, no bo w sumie o czym gadać, no już się umówiliśmy, nie znamy tej osoby, no to najprościej jest mi wyjąć, w cudzysłowie, z zapazuchy to, co posiadam i trochę się tym pochwalić, nie? I często z tej takiej krótkiego, bym powiedział, elevator pitch, czy takiej krótkiej przemowy, co robimy, wychodzi już oferta sprzedażowa. I to jest coś, czego bym radził unikać. Natomiast warto o sobie 2-3 słowa powiedzieć, tylko ja na przykład powiem wam, to co ja mówię o sobie, to ja zawsze mówię o tym, jakich obszarach biznesowych pracuję. W sensie, czym się w ogóle zajmuję. Z helikopter view, wysoki poziom, nie? Zajmuję się tym i tym w 3 obszarach i nic więcej. A reszta wychodzi pewnie w trakcie. To samo chciałbym usłyszeć do mojego klienta, a potem schodzimy na różne tematy, naprawdę. To są tematy bardziej, nie wiem, ogólnoświatowe, pandemia, wiadomo, jest teraz jakimś tematem, o którym można podyskutować, jak sobie poradzili w tej sytuacji. Te rzeczy biznesowe się zaczynają przeplatać. Natomiast powiem szczerze, że jakbyśmy sobie mieli znowu pogrupować, to jeżeli celem umówienia pierwszego kontaktu jest wzbudzenie zainteresowania, tak celem tej samej rozmowy z klientem potencjalnym jest wzbudzenie zaufania. My mamy sprawić, żeby ta osoba poczuła się bezpieczna. Skoro ja mówię, że umawiam się z tobą bezkontekstowo, to nie mogę nagle wyskoczyć z pewnym kontekstem, bo ten ktoś poczuje się naciągnięty. Znaczy, słuchaj, miała być rozmowa przy kawie, mieliśmy się poznać, pogadać, a ty mi tutaj wyciągasz już trzeci produkt, który chcesz mi zaproponować. Nie? To jest nie fair. W związku z tym ja znowu muszę się w ten język ugryźć jako sprzedawca i sprawić, żeby ta osoba zaufała, że jak się ze mną spotka po raz kolejny i ja powiem, o czym to spotkanie będzie, to ono o tym będzie. Mhm. Się powoli budujemy to zaufanie. Więc pierwsza rzecz to jest kwestia zapoznania się z tą osobą, druga rzecz to jest wzbudzenie zaufania, a trzecia rzecz, no, która jest kluczowa w stosunku do tego, o czym rozmawialiśmy w poprzednim czwartku live, czyli doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby ta osoba chciała z nami kontynuować rozmowę. Czyli de facto, żeby nastąpił po tej rozmowie jakiś follow-up. I ten follow-up, on już może być bardziej biznesowy. Mhm. Ja stosuję... Wtedy, jak rozumiem, wtedy już mamy jakiś kontekst. Wtedy mamy kontekst. Jak się odnosimy. Dokładnie, ale wtedy ten kontekst, on już jest kontekstem, bym powiedział, zbudowanym za obopólną zgodą. Znaczy, jeżeli jest ten kontekst na przykład taki, że nasza usługa jakkolwiek może pasować do rzeczywistości tego klienta, czy tej osoby, z którą mieliśmy okazję rozmawiać, to zgłębimy ten temat dalej. Jeśli nie, ja często mam takie spotkania, że ten follow-up odbywa się dlatego, bo na przykład znaleźliśmy obszar do synergii w naszych znajomych. Mhm. Na przykład spotykamy się tylko i wyłącznie już później po to, żeby zastanowić się, jak możemy sobie wspólnie pomóc. Nie, że ja kupię twoją usługę albo ty moją,
ale być może na przykład w ramach twoich znajomych czy moich znajomych fajnie by było ciebie połączyć z kimś, bo jak sobie pogadacie, to prawdopodobnie coś z tego będzie. I to jest kolejny, bym powiedział, taki znacznik, czy tam oznacznik tego zaufania, tak? Że my tak naprawdę dajemy. Ja bardzo wierzę w takie podejście, że kiedy poznajemy nową osobę, to ta osoba nie chciałaby zostać przez nas wykorzystana, w cudzysłowie mówiąc, ale z drugiej strony ja bym nie chciał zostać wykorzystany też przez tą osobę. No więc wszyscy się stroszą, tak? I ja nie pokażę, ale kup. I według mnie to jest kolejny przykład bez takiej przeciwskuteczności. No bo jeżeli oczywiście wstrzelimy się w sytuację i naprawdę trafimy na klienta, który no wczoraj akurat przeszukał pół internetu, żeby znaleźć taką osobę jak ja, przepraszam, to w momencie, kiedy ja trafiłem do niego, no to pewnie może coś z tego być po tym pierwszym spotkaniu, ale tak się bardzo rzadko dzieje. Tak? W związku z tym kluczowe jest to, żebyśmy potraktowali faktycznie tą, dali sobie na wstrzymanie, w cudzysłowie mówiąc. Tak? Ja powtórzę to po raz kolejny, że bardzo lubię używać takiego stwierdzenia, żeby sprzedawać, nie sprzedając. Tak? To jest chyba taki kluczowy element tego podejścia, które... Znaczy wiesz, bo to jest, myślę, na tyle fajne uogólnienie, że je można trochę doszczegółowić, bo ty mówisz sprzedawać, nie sprzedając, tyle że tutaj brakuje tego określenia, co sprzedawać albo czego nie sprzedawać, prawda? Bo z tego, co mówisz, to w tym pierwszym spotkaniu sprzedajesz zainteresowanie i zaufanie, prawda? Tak. A nie sprzedajesz produktu. Czyli można tak powiedzieć. Więc zwracamy uwagę zupełnie na inne rzeczy w kolejnych tam spotkaniach, tak? W tym pierwszym darujemy sobie produkt czy usługę, a bardziej skupiamy się na tym, żeby sprzedać właśnie zainteresowanie, zaufanie. Zdecydowanie. Ja powiem, to teraz trochę się, że tak powiem, odkryję karty odnośnie tego, co nad czym między innymi pracuję, bo w tej chwili pracuję nad wydaniem książki i bardzo długo biłem się z myślami, jaki powinien być tytuł tej książki i przez pewien czas roboczym tytułem było właśnie, żeby nie sprzedawać, tylko kupować zaufanie. No ale w końcu ten tytuł się zmienił, ja go jeszcze w tej chwili nie zdradzę, ale będzie oscylował gdzieś wokół tego nie sprzedawania, więc to jest jednak coś, co uważam, to jest, jak to mówią, game changer, tak? To jest tak naprawdę mega ważna rzecz, kiedy my zdamy sobie z tego sprawę, że możemy więcej sprzedać w momencie, kiedy nie będziemy sprzedawać. Myślę, że bardzo dużo ludzi o tym albo nie wie, albo po prostu zapomina w tych emocjach, które towarzyszą spotkaniom z klientem. Powiem ci, że ciekaw jestem tej twojej książki, bo już sobie wyobrażam, wiesz, notkę bio. Nie trener sprzedaży opowiada o tym, jak nie sprzedawać. Wiesz, to może być naprawdę ciekawe. No wiesz, jak to mówią, kij w mrowisko czasem warto włożyć, bo jestem zdania, że jeśli większość podąża w jakimś kierunku, to wcale nie oznacza, że to jest właściwy kierunek. Jasne. W związku z tym, zresztą ta metodyka, te metodyki, którymi się posługuję, łącznie z tym, w jaki sposób pracować przy tej wirtualnej kawie, to gdzieś tam wynika z moich doświadczeń z konkretnymi metodykami, które są na rynku i one generalnie mówią, że takich osób, które w sposób natywny robią sprzedaż w taką niesprzedażowy sposób, to jest od 13 do 20%. No więc to jest mniejszość, tak? No więc jeżeli to jest mniejszość, ale jednak to jest ta mniejszość, która jest skuteczniejsza niż ta większość, no to warto według mnie podążać tą ścieżką budowania sprzedaży w sposób taki, który jest reprezentowany być może przez mniejszość. Mhm. Zakręcona koncepcja. Bardzo zakręcona, ale myślę, że da się ją odkręcić i powiem wam, że dzisiaj miałem taki warsztat z jednym z klientów, gdzie tak naprawdę te wszystkie rzeczy, o których my teraz mówimy, one są de facto naturalne, tylko że my w toku naszej socjalizacji życia, doświadczeń, oduczyliśmy się bycia otwartymi, oduczyliśmy się bycia nastawionymi na słuchanie, oduczyliśmy się bycia takimi odkrytymi, tak? Bo wiemy, że zawsze może coś nas trafić. No więc przybraliśmy różnego rodzaju pozy, zbroje i tak dalej, między innymi taką zbroją czy orężem jest ta oferta handlowa nasza i to stosujemy. Natomiast najprościej jest de facto wrócić do korzeni i nastawić się na to, że jeżeli ja się umawiam z kimś faktycznie na tą wirtualną kawę, to ta wirtualna kawa jest po to, żeby z nim wypić kawę. I tylko tyle, albo aż tyle.
Czyli znowu wracamy do tego, że warto jest jednak dotrzymywać danego słowa. Tu akurat w przypadku zakresu spotkania, na które się umówiliśmy. Nie? Tak, ja miałem takie przykłady w swojej karierze czy w swoim życiu, że sprzedawcy, z którymi pracowałem, oni trochę, powiedzmy, opatrznie rozumieli ten sposób umawiania się, bo on jest naprawdę skuteczny. Znaczy, to proponuję wam wszystkim to sprawdzić, nawet na takiej próbie AB, czyli na przykład wysłać sobie X zaproszeń z taką propozycją, zajmuję się tym i tym, sprzedaję to i to, mam takie i takie świetne produkty czy usługi i umówmy się na kawę, bo wydaje mi się, że to pasuje, a do drugiej grupy wyślimy takie po prostu zwykłe ludzkie zagajenie o zwykłe bicie kawy i zobaczycie, jak to działa. Znaczy to ja tutaj daję głowę, że responsywność czy konwersja będzie większa na tej grupie bezkontekstowej. Mhm. Natomiast wielu sprzedawców nie idzie, jakby nie gryzie się w ten język w momencie, kiedy do tego spotkania dochodzi, tylko już zaczyna sprzedawać. I to powoduje, że na wejściu nie mamy zaufania. No jeżeli na wejściu nie mamy zaufania, bo nie dotrzymaliśmy słowa, to prawdopodobnie cała reszta no, już też nie będzie zbudowana na zaufaniu. Więc prawdopodobnie klient, nawet jeśli będzie się z nami chciał spotkać, no to pewnie nie powie nam o tym, że ma jakiś problem, tylko powie, proszę przysłać ofertę, a ja sprawdzę tą ofertę, bo takie mamy procedury. Nie? No i będziesz jedną z trzech ofert, którą klient zweryfikuje. I to nie będzie dobry follow-up, jeśli mówimy już o tym nawiązaniu do tego poprzedniego odcinka, w którym dyskutowaliśmy o follow-upie. Także przechodząc jeszcze przez te cele, które pokazałem, to jeżeli celem jest chęć kontynuowania rozmów, to absolutnie odrębną historią będzie, jak przygotować się do tego spotkania, które ja nazywam discovery, czyli takie spotkanie, na którym faktycznie zaczynamy się odkrywać od strony biznesowej. I do tego też trzeba będzie klienta przygotować, żeby klient był otwarty na to, że jeżeli znaleźliśmy pewien kontekst, to ten kontekst będziemy rozbierać na części pierwsze, czy zgłębiać na kolejnym spotkaniu. Jeśli się na to obydwie strony zgodzą, to znowu jest to czyste i przejrzyste, tak? Nie ma tutaj ani naciągania, ani jakiejś próby, w cudzysłowie, kupczenia, handlowania. Po prostu rozmawiamy, bo się na to umówiliśmy. Jasne. Fajnie. Myślę, tak, że w ten sposób możemy zamknąć ten wątek, bo miało być 15 minut, jest ciut dłużej, ale fajne, ciekawe. No dobrze, mamy, słuchajcie, tutaj w okienku parę osób. Mamy też Roberta, który właśnie pije kawę, aczkolwiek nie wirtualną, tylko chyba prawdziwą. Ale w wirtualny sposób zwany. Ale w wirtualny sposób. Więc teraz jest szansa, żeby go zapytać o rzeczy, które was nurtują. Widzę, że Darek się już wyrywasz, bo tak czekasz, aż możesz podpytać trochę o te procesy, czy tam co ci chodziło. Ale nie, to nie ma nic wspólnego chyba, nie? Czy nie? No, czy to znaczy sam proces sprzedażowy, to o czym mówił Robert, jest częścią tego procesu. Tak, zdecydowanie. Powiedziałbym, że to jest taka górna część tego procesu, taki sam początek, tak? Nazwijmy to początek lejka sprzedażowego. Tak, ja na przykład, dobra, to jest pytanie, można tak to przedstawię, o co mi chodzi, bo do tym no już tam ileś lat sprzedaję i fajnie, z sukcesami czasami nie, ale chodzi o to, że chciałbym takie, za długo robię ofertę, nie? Bo nie mam tego produktu, to są fotele biurowe i w sumie biurka regulowane elektrycznie, to tylko trzy modele mam, to jest łatwiej, ale foteli jest od bardzo dużo, nie? Od 500 zł do 4000 i jakby, no ja tak myślę o takim właśnie zadawaniu pytań, ja zadaję pytania, tak, ile masz forsy, jaki kolor i w ogóle ile sztuk, nie, bo to różne są. I no i marzy mi się coś takiego, nie mam, taki CRM, może macie jakiś już sprawdzony, tylko wpisuję, nie wiem, ktoś ma 1000 zł, czarny kolor i wychodzi w PDF-ie oferta, nie, więc jakby i wysyłam w ciągu 3 sekund po zakończeniu rozmowy albo ofertę na maila. I to jakby, czy tam 3 modele się, nie wiem, generują, tak? Czy tam 5 modeli do wyboru, bo na no taką, jakby mnie to po prostu za długo czasami mi zajmuje ustalenie, co klient jakby, no, co trwa jeden dzień, bo myślę, kurczę, nie wiem, z siateczką, nie, może lepiej coś tam bardziej tapicerowane i sam rozkminiam, co będzie na niego dobre. No i nie wiem, na ile tracę czas po prostu, nie, i tak w sensie tak tracę. No fajnie, że klient jest zadowolony, ale ja mógłbym w tym czasie już sprzedać
innego klienta, a ja myślę, jeszcze tam kombinuję i w ogóle. Więc nie wiem, czy rozumiesz, jakby z tego pytanie zrobić, jak można, ale tak w sumie, no nie wiem, Hilfe, no po prostu potrzebuję trochę więcej takiego, czuję, że się rozpraszam za bardzo, nie? Jak się nie rozpraszać, bardziej laserowo to zrobić? No, dobra, to wiesz, bo to nie jest pewnie odpowiedź, którą można udzielić w ten sposób, natomiast ja przede wszystkim to, co bym tobie tak jakby zarekomendował do przemyślenia, to czy w ogóle posiadasz już zrobione kryteria, nazwijmy to marketingowe, tych klientów, którzy są twoimi takimi klientami wymarzonymi w cudzysłowie. Czy masz taki obrazek tego klienta? W sensie, czy jak... bo ja zakładam, że zgłasza się do ciebie klient po fotel, może ty do niego dzwonisz, ale chodzi o to, czy faktycznie wyobraziłeś sobie, jakby wygląda twój idealny klient, bo może się okaże, że wcale to nie są twoi idealni klienci, którzy kupują ciebie pojedyncze fotele, tylko może faktycznie powinieneś sobie opisać, jak wygląda twój idealny klient i być może to będzie firma, nie wiem, zatrudniająca minimum 10 osób, maksimum 20, bo do takich ci duzi nie docierają, załóżmy, i ty proaktywnie będziesz z nimi się umawiał w cudzysłowie na te wirtualne kawy, żeby się faktycznie dowiedzieć o tym, jak pracują, gdzie pracują, czy w domach w tej chwili, czy dostarczają swoim pracownikom do domu te krzesła, czy one są w biurze, czy stoją na płaskim, czy na wykładzinie, czy potrzebują koła. Wiesz, to są, wbrew pozorom jest sporo rzeczy, więc ja jakby zawsze będę piewcą i zwolennikiem tego, żeby nie wymyślać, nie myśleć za klienta, po prostu go zapytać, nie? To uwielbia takie podejście, w którym można powiedzieć, ja nie wiem i chcę się dowiedzieć, tak? To jest bardzo ważne, że ja po prostu chcę się dowiedzieć tego, co klient myśli, a nie za niego myśleć i go uszczęśliwiać na siłę, to co powiedziałeś, bo to trwa dużo czasu, a teraz pytanie byłoby do ciebie, Darek, jak często trafiasz, a jak często nie trafiasz, nie? Bo jeśli trafiasz w 100%, to rób tak dalej, nie? To powiedzmy, że się opłaca. Natomiast jeżeli zdarza się, że nie trafiasz, albo wręcz przeciwnie, rzadziej trafiasz niż nie trafiasz, to się może okazać, że warto byłoby coś pewnie zmienić. To tak na razie znowu wysokopoziomowo, tak? Nie wiem, czy odpowiedziałem, ale ja nie znam takiego CRM-a, który by, znaczy ja nie mam takiego narzędzia, które by było w stanie zadać mu 3 czy 4 rzeczy i on ci wypluje. Słuchajcie, to trochę mi wygląda tak, że Darek szuka po prostu sklepu internetowego. No być może to, tak. Wiesz, to o czym ty mówisz, to mają wszystkie sklepy internetowe. Wybieram rozmiar, kolor, ilość kółek czy czegoś tam jeszcze i wyskakuje po filtrze to, co jest do zrobienia. No bo tutaj opcje, to o czym ty mówisz, to nie jest takie... nazwijmy to doradztwo, tak, i pomóc w wyborze fotela, tylko raczej pokazanie... Bardziej transakcyjnie. Tak, bardziej transakcyjnie, bo to, o czym z kolei mówił Robert, bardziej jest takie już doradcze, nie? Zastanówmy się, zobaczmy, czego potrzebujesz, tyle, że tego nie zrobisz pod jeden fotel za 500, tak? Ale może zrobić za 10 foteli, na 10 foteli za 1000, nie? Tak. No i wtedy się trzeba zastanowić, czy nie warto poszukać takich klientów, którzy mogą kupić 10 foteli za 1000, a sklep internetowy faktycznie zrobić dla tych, którzy kupią jeden za 300. No i nie kupują. Dokładnie. Także tak. To taka rada nasza, wespół do tej strony. Dziękuję. Tak jest. Okay. No dobra, mamy jeszcze kogoś chętnego do pogadania? O, słuchajcie, wszedłem jeszcze na Facebooka i okazuje się, że oprócz tego, że Mateuszowi nie podoba się moje czarne tło i pyta, czy to z powodu nastroju, bo widzi mnie w innym kolorze. No tak, Mateusz to jest zawodnik od kolorów, nie? A ja akurat takie miałem, natomiast idzie jeszcze za pomocą kuriera białe i jeszcze mam zielone, więc może będziemy się bawić. Krzysiek Głowacki z kolei potwierdza, że to z tym słuchaniem. No właśnie, a że Krzysiek jest specem od słuchania, to jeśli ci Robert mówi, że o to chodzi z tym słuchaniem, to chyba dobrze, trafiliśmy. Dobra, to teraz pytanie, czy jest jakieś pytanie jeszcze z naszych tutaj słuchaczy? No ja bardzo chętnie bym, że tak powiem, podyskutował. Jakby ktoś miał jakieś pytanie, najlepiej trudne pytanie, to... Zawsze z tymi pytaniami jest najlepiej. Pytania to Agnieszka ma za pazuchą, ale jak jedzie, to pewnie nie za bardzo może się skupić teraz na zadawaniu pytań. Chyba, że ma jakieś przygotowane. Nie, ja już nie jadę. Dzień dobry ponownie, słucham uważnie. Ja, może to nie jest pytanie, ale taka refleksja.
że to wszystko bardzo dobrze brzmi, co mówisz o LinkedInie, o takim zagadywaniu, umawianiu się na kawę, ale ja osobiście, mnie jest trudno wyjść z takiej rutyny, jakiej byłam do tej pory i przejść na te nowe formy komunikowania się z ludźmi, którzy odczuwają podobnie jak ja, to znaczy, wiesz, nie wszyscy są na LinkedInie, tutaj się ograniczyliśmy tak jakby do ludzi, którzy no, są w tym LinkedInie, są to korporacje, są to jacyś klienci tacy no, bardziej świadomi, młodzi. Ja osobiście mam do czynienia z klientami, którzy są w różnym wieku, nie wszyscy są tacy zdolni, żeby funkcjonować w świecie mediów społecznościowych. A nawet jeśli są, to są tacy zachowawczy w tego typie, tego typu komunikacji. Więc no taką mam refleksję, że jakby i ja gdzieś jeszcze nie jestem taka tym zwinna i nie jest to dla mnie takie oczywiste, że to jest normalne, no bo tak naprawdę słuchajcie, taki sposób komunikacji, no to nie ma jeszcze roku, kiedy w ten sposób funkcjonujemy. Więc myślę, że będzie to się rozwijało, będzie w tym kierunku to wszystko szło, no bo nagle okazuje się, że nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby się z kimś spotkać, tylko można się z nim spotkać wirtualnie. No więc jakby wszystko fajnie, ale no to jest teoria, a teraz jakby no trzeba się przekonać i klienta przekonać do tego, że tak można, albo go w jakiś sposób wyedukować, także to jest długa droga. Ja mam taką refleksję. Zgadzam się, że to na pewno nie jest tak, że wszyscy są na LinkedInie, natomiast powiem tak, nie znam większej bazy danych otwartej niż LinkedIn. Tam dzisiaj jest chyba ponad 700 milionów ludzi, więc to jest już dosyć duża liczba. Oczywiście nie są wszyscy, natomiast tutaj powiedziałaś, że to jest teoria. Ja bym powiedział tak, to jest teoria, która potrzebuje praktyki. Znaczy no tak. Bez praktyki to wciąż będzie teoria. Ja pamiętam kiedyś na studiach miałem taką panią profesor, która mówiła, że najlepsza dla teorii jest solidna porcja praktyki. I to dokładnie tak jest. Jeżeli na przykład, bo jestem teraz na twoim profilu, to co mógłbym tobie poradzić tak z dnia na dzień, to jest tak zwane uzyskanie statusu 500+. To nie ma nic wspólnego z tym 500+. Natomiast to ma dużo wspólnego z tym, jak będziesz odbierana przez potencjalnych, inaczej, obserwujących twój profil, tak? Bo kiedy mamy na przykład tam te 171 kontaktów, to każdy wie, że mamy 171 kontaktów, czyli de facto no niedużo. Natomiast jeżeli masz 500+, to na pierwszy rzut oka wiemy, że masz 500+. A teraz za tym 500+ może się kryć 501, a może się kryć 8 tysięcy, a może 30 tysięcy. W związku z tym już jesteś w cudzysłowie mówiąc potencjalnie osobą, która dla tej osoby, której wysyłasz zaproszenie jest w cudzysłowie powiem atrakcyjna z tego powodu, że jak ta osoba coś opublikuje na LinkedInie, a ty to klikniesz, że ci się podoba, to wszystkie twoje kontakty zobaczą jego. I to tak działa, to jak to mówią też z angielska, że nie wiem jak to po polsku, tak givers giving czy jakoś tak, nie, że ci co dają to otrzymują, tak? I to de facto tak działa na LinkedInie, że my nie możemy być tylko biorcą. Jeżeli mam na przykład na LinkedInie napisane, że jestem sales manager i mam zero publikacji, kilkanaście czy kilkadziesiąt kontaktów i próbuję się dobić do jakiegoś CEO czy prezesa, no to on wie, że się do niego dobi jakiś sprzedawca, który chce mu sprzedać. Natomiast jeżeli ja mam napisane na przykład business partner, dodatkowo mam ileś publikacji na jakiś fajny temat i mnie to interesuje i ja o tym piszę i daję coś od siebie, to ta osoba wie, że ja mogę być dla niej potencjalnie interesującym partnerem do rozmowy. I znowu to, oczywiście można inaczej, tylko że dzisiaj w świecie takim internetowo-wirtualnym chyba jeszcze nie stworzono takiej drugiej bazy, w cudzysłowie mówiąc, która by dawała nam takie kontakty. Drugą opcją jest po prostu tak zwany cold calling wciąż. On wciąż funkcjonuje i wciąż możemy to robić, tak? Możemy dzwonić do firm i próbować się umawiać w ten sposób, tylko chyba według mnie to jest trudniejsze. Także polecam, przekuć to na praktykę, o powiem tak, jakby konkludując. No dobrze, właśnie nawet nie wiedziałam o tym 500+, to słuszna uwaga.
I no tak, to praca na LinkedInie to jest dodatkowy etat. I jak mówisz o tych publikacjach, to tak, no, zdaję sobie sprawę, natomiast kurczę, ten czas, którego brakuje na to. No tak, ale jest to jakaś strategia działania, której trzeba poświęcić czas. No wiadomo, to jest właśnie strategia. Możemy sobie próbować rozwikłać, czy ta strategia będzie w naszym przypadku słuszna, bo są biznesy, w których być może inne sposoby są lepsze, ale jeżeli ta strategia jest słuszna, no to warto, myślę, że zainwestować zarówno w pracę na tym LinkedInie, na zasadzie takiej, żeby po prostu tam być, a być może wziąć kogoś, kto pomoże, bo też jest to możliwe, tak, że ktoś nam ten profil pomoże poprowadzić po prostu. Nawet wiem kto. No. Wiele osób może to zrobić. Nie, ja osobiście nie prowadzę profili, nie wiem jak Tomek, ale sporo, że tak powiem, mam takich swoich doświadczeń i też wspomagam się innymi osobami w kontekście chociażby firmowego profilu, bo prywatny to prowadzę sam, fakt. Ten mój taki własny, osobisty, natomiast firmowy faktycznie już się wspomagam. No bo tam potrzeba pewnej regularności, tam potrzeba pewnego sposobu myślenia takiego, który powoduje, że te posty będą do siebie podobne i tak dalej. To też można, na LinkedInie też można takie osoby znaleźć, które bardzo chętnie to będą robić. Słuchajcie, ja wam wrzucę później w opisie tego filmu na Facebooku linka do wpisu mojego ukochanego wspólnika Maćka Gnyszki, gdzie on pisał o LinkedInie. Podał linki do kilku bardzo ciekawych filmów, nazwijmy to nawet instruktażowych, gdzie spokojnie, Aga, na początek wystarczy ci, żeby to w ogóle mega rozbujać, nie? Natomiast chciałem wam powiedzieć, że w ramach Facebooka mamy jeszcze kilku komentatorów, nazwijmy to, i nawet ogląda nas Andrzej Twarowski, specjalista od sprzedaży, i tu komentuje. Na razie nie ma negatywnych, więc nie jest źle. Andrzej pisze, że sam ma 500+, dodając pewien uśmieszek, a trzeba dodać, że Andrzej oprócz tego, że faktycznie ma tych znajomych LinkedInowych mnóstwo, to dzieci ma ciut mniej, niemniej jednak też całkiem zacną gromadkę, więc to 500+ w jego przypadku jest dość... No właśnie, nie rozwijajmy, ale w obydwu zakresach działa prawdopodobnie. Tak jest. No, natomiast pisał też, że w 2016 Andrzej miał wystąpienie LinkedIn to be or not to be, gdzie uzasadniał, że w zasadzie... Właśnie. Nie ma wyjścia i trzeba tam być, prawda? To ja potwierdzam. A mamy 2021. Jakby nie było, się zaczęło. Słuchajcie, Mateusz zadał pytanie. Uwaga, Robert, to do ciebie. Czy warto zostawić klientowi czas, użyć zdania, proszę się zastanowić i nie spieszyć z decyzją, czy jednak jechać dalej na tej emocji szczęściu tu i teraz i tylko pytać, zapakować? No to jest pytanie znowu z tego, myślę, że wrócimy do tego, co powiedziałeś do Rafała, tak? W kontekście tego, czy sprzedaż jest transakcyjna, czy sprzedaż jest bardziej, nazwijmy to, konsultatywna. Ja myślę, że jeżeli przyjmiemy założenie, że sprzedajemy emocjami, to warto jest wykorzystać moment, w którym faktycznie klient chce kupić, ale trzeba być bardzo ostrożnym, bo jeżeli to nie jest sprzedaż transakcyjna, a kupił na emocjach, ale my wiemy, że to nie do końca rozwiązuje problem jego organizacji na przykład, bo wymagana była tutaj sprzedaż bardziej konsultatywna, to możemy wsadzić na minę klienta, a my sami pozyskamy klienta, który kupi tylko raz. Więc znowu odpowiadam wprost, jeżeli to jest sprzedaż transakcyjna, sprzedawać. Jeżeli to jest sprzedaż bardziej złożona, kompleksowa, ja bym się tutaj bardzo nie śpieszył. Ale takie zostawianie klienta też, proszę się zastanowić, to też według mnie nie jest dobra strategia, tylko raczej umówienie się na to, co się musi wydarzyć, żebyśmy wykonali kolejny krok. Co by się musiało wydarzyć, żeby, drogi kliencie, to, co my teraz ustaliliśmy, mogło się zadziać. Spisać i egzekwować. Tak bym poradził, jeśli mogę. Oczywiście. Po to było pytanie. Słuchajcie, wygląda na to, że nam się kończą pytania, chyba że ktoś jeszcze ma jakieś. Dajmy sobie chwilkę. Zobaczę jeszcze na fejsie, ale już chyba jest koniec. Na fejsie więcej nie ma. Mateusz pisze, że bierze to rozwiązanie. No dobra, zobaczymy. Będziemy follow-upować, jak poszło. Do usług. Tak. No dobra, słuchajcie, to chyba zamykamy się i widzimy z Robertem, no kiedyś się jeszcze zobaczymy, bo wy wszystkiego nie wiecie, co my wiemy, natomiast tu jest trochę więcej planów. A, ja wam się pochwalę za Roberta, bo on się nie pochwalił. Dzisiaj albo wczoraj, nie wiem kiedy to było, wieczorem. Dostałem od Roberta właśnie screen,
że jego aplikacja SpinMe jest już na App Store bodajże, tak? Czy na 24 Play? Godziny, to znaczy to jest, ale już jest zaakceptowana, słuchajcie, no, App Store zaakceptował, a to jest już istotne, bo tam naprawdę ten proces akceptacji w Apple'u jest dosyć długotrwały, drobiazgowy, ale SpinMe, czyli moja autorska aplikacja, jest już zaakceptowana przez App Store i niebawem, za kilka dni dosłownie pewnie, jak tam ten release minie, oni mówią minimum 24 godziny, więc to wiadomo, to może trwać i 72, ale będzie już możliwa do pobrania z App Store'a, a po weekendzie prawdopodobnie będzie już w Google Play'u również. Super. No to genialnie. Dziękuję Ci za to. Ale zawsze lepiej, jak ktoś powie, niż sam. Ależ oczywiście. No dobra, słuchajcie. A jeszcze ja oczywiście muszę powiedzieć o jednej rzeczy, bo za tydzień będę Wam chciał coś pokazać, ale jeszcze to nie jest do końca gotowe. Natomiast teraz wciąż zachęcam do tego, żeby jednak skorzystać z tej opcji szybkiego szkolenia z delegowania, żeby był czas na pisanie właśnie tych przyjemnych maili do ludzi, między innymi na LinkedInie lub wykonywania cold calli, jak to woli, a można robić też jedno i drugie. To już zależy od naszych preferencji i możliwości w zasadzie. I na tym dzisiaj kończymy. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Fajnie, że jest nas coraz więcej. Bardzo mnie to cieszy i do zobaczenia. Pa. Dziękuję bardzo. Miło było i do zobaczenia. Dzięki. Dobrze, dziękuję. Trzymajcie się. Hej. Cześć.